Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Te słowa będziemy dzisiaj słyszeć w naszych świątyniach. Słowa wypowiedziane przez Jezusa Zmartwychwstałego do Tomasza. Jak wszyscy wiemy, do Tomasza, który nie był obecny w czasie, gdy Jezus Chrystus przyszedł do uczniów po swoim zmartwychwstaniu i się im ukazał. Historia, tradycja nadała Tomaszowi przydomek niewierny. Kochani, dzisiaj w kościołach obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Piękne święto, tylko czy nie należałoby się zastanowić, umiłowani w Chrystusie, czy my, jako chrześcijanie, jako ludzie, nie wykorzystujemy tego miłosierdzia Bożego w nadmiarze? Czy nie robimy z Pana Boga naiwnej istoty? Widzimy w ostatnich czasach, w ostatnim czasie bardzo dużo namnożyło się różnych instytucji, które w swoich nazwach mają właśnie miłosierdzia Bożego. To zdanie. Spójrzmy na dzisiejszy świat, kochani. Jak się popatrzy na niektórych ludzi, można odnieść wrażenie, że żyją bez trosk. Żyją tak, jak gdyby ani Boga, ani Pisma Świętego, ani drugiego człowieka w ich życiu nie było. Często spotykam się też takim zjawiskiem, z taką opinią drugiego człowieka, mojego bliźniego, brata bądź siostry. Ja bardzo ufam miłosierdziu Bożemu. Bóg jest miłosierny, Bóg jest kochający. Więc na razie żyję. Jak mi się podoba. A Bóg w swoim miłosierdziu wybaczy mi moje grzechy. Bo w końcu mam w planie gdzieś tam za miesiąc, może za kilka lat, nawrócić się, pójść do kościoła, może wziąć różaniec w rękę, zacząć praktykować. Ja mam jeszcze czas, nie jestem stary. Nic, umiłowani w Panu, bardziej mylnego i błędnego. Pamiętajmy, Bóg jest miłosierny, ale nie naiwny. Bóg jest miłosierny, ale też jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Bóg widzi nasze postępowanie. Co więcej i co ważniejsze, Bóg widzi intencje, którymi się kierujemy. I jeżeli ktoś sobie z góry założy, taki chytry plan ułoży, będę żył jak sobie chcę, nie będę przestrzegał przykazań Bożych, a Pan Bóg przecież w miłosierdziu swoim i tak mi wybaczy na koniec swojego życia, to nie wiem, czy ten plan nie spali na palestrę. Czy ten plan, jak to by powiedziała dzisiejsza młodzież, wypali? Bo po pierwsze, nie wiadomo,
czy te kilka miesięcy, kilka lat zdołamy przeżyć, aby ten, jak niektórzy właśnie mówią, czas już, kiedy będę starszy, wypełnić modlitwą i wtedy korzyć się przed Bogiem w pokucie i przepraszać. Bo nie wiadomo o miłowaniu w Chrystusie Panu, czy po wyjściu z tego miejsca, z mieszkania, z pracy, z kościoła, czy dotrzemy do domu, czy dotrzemy do celu, czy się nam coś nie stanie, czy nie zginiemy gdzieś, nie daj Boże, w jakichś tragicznych okolicznościach. I wtedy nie będzie czasu. Może nie być czasu na te przeprosiny, na te ukorzenie się, szczere. Co z tego wynika? Musimy tak żyć, umiłowani w Chrystusie, aby nasza codzienność była przepełniona Chrystusem i Bogiem. Abyśmy mogli w każdej chwili dnia, w każdej chwili naszego życia być gotowym na to, aby stanąć przed Bogiem w skruszeniu. Bo jeżeli będziemy wyrachowani, to może się też tak, kochani, zdarzyć, że mimo, że przeżyjemy 50 lat, potem stwierdzimy, że to już ten czas, zaczniemy pokutować, biegać do kościoła i może się okazać, że dla Pana Boga to będzie jeszcze za mało. Że po śmierci będziemy mieli trudności z wejściem do Królestwa Niebieskiego. Nie przez to, że Pan Bóg jest zły i zawistny. Wręcz przeciwnie. Pan Bóg jest miłosierny, kochający. Nie odrzuci. Ale te swoje dwulicowe zagrania będziemy musieli odpokutować. Pana Boga nie oszuka. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Te słowa kieruje Jezus do Tomasza. Ale te słowa, ukochani, dotyczą nas, żyjących tu i teraz. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My nie widzieliśmy, a wierzymy. Nie widzieliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie widzieliśmy fizycznie Jego tak, jak Jego uczniowie. Nie spożywaliśmy z Nim posiłków ostatnich wieczerzy, a wierzymy. A wierzymy. Niektórzy powiedzą, o, bo to Pan Bóg kiedyś się objawiał, wstępował w chmurze, w ogniu. A czemu teraz się nie objawi? Czemu teraz nie zejdzie? Czemu teraz się nie pokaże? Jakby się pokazał, to bym uwierzył, uwierzyła. Nie, już się nie pokaże. Pan Bóg, co miał powiedzieć, co miał przekazać dla ludzi, przekazał. Zostawił nam wszystko o sobie w Piśmie Świętym Nowego i Starego Testamentu. Zostawił nam Eucharystię na swoją pamiątkę. Zostawił nam nakaz sprawowania je na Jego pamiątkę. Zostawił nam zaproszenie do swego stołu. Wszystko, co miało być powiedziane, zostało już objawione. Teraz wszystko w naszych rękach. Teraz wszystko po naszej stronie.
umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest bardzo dobrą okazją, aby właśnie zastanowić się, czym dla mnie jest miłosierdzie Boże? Czym dla mnie jest miłosierny Bóg? Czy kochającym Ojcem, który za dobre wynagradza, a za złe karze? Czy naiwniakiem, którego mogę wodzić za nos i wydaje mi się, że mogę z nim zrobić